na kanale drogerii internetowej Horex.pl. Ja jestem Mila i w dzisiejszym filmie wezmę pod lupę temat wybielania zębów w domu. Dowiecie się, jak to robić bezpiecznie, jak znaleźć produkty, które spełnią Wasze oczekiwania oraz jakie efekty możemy osiągnąć. Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to zapraszam do dalszego oglądania. W dobie pandemii nauczyliśmy się szukać rozwiązań, które w pewnym stopniu zrekompensują nam utrudniony dostęp do pewnych produktów czy usług. I taką usługą jest właśnie wybielanie zębów, które możemy zrobić w bezpieczny sposób w domu, korzystając z przebadanych produktów. Jak to zrobić? Wystarczy, że zamówicie produkt online, kurier Wam go przywiezie do domu i już możecie zacząć swoje wybielanie zębów. Ale zanim do tego przejdziemy, powiem Wam jeszcze, od czego zależy kolor naszych zębów. Naturalny kolor waha się pomiędzy bielą a odcieniami szaro-niebieskimi, żółto-brunatnymi czy kością słoniową. Kluczową rolę w kolorze naszych zębów odgrywają nasze geny. I tutaj jakby nie mamy dużego pola manewru, no bo wiecie, geny dziedziczymy i geny odpowiadają za mineralizację tkanek, za ich skład chemiczny, za to, jaką grubość i kolor ma nasze szkliwo oraz jaki kolor ma zębina. I zębina tutaj też jest kluczowa, bo przez to, że czas niestety tutaj działa na naszą niekorzyść, również jeżeli chodzi o kwestie zębów, bo wpływa on na to, że z wiekiem ściera nam się szkliwo i przez to widać ciemniejszy kolor zębiny. Oprócz kwestii, na które nie mamy wpływu, są również kwestie, na które mamy bardzo duży wpływ. I do tych kwestii zalicza się nasza dieta i barwniki, jakie z nią spożywamy w kawie, w herbacie, czerwonym winie czy w owocach. Dodatkowo leki, jakie przyjmujemy, palenie papierosów oraz po prostu niestaranne mycie zębów. Nie da się ukryć, że śnieżno-biały uśmiech stanowi naszą wizytówkę i często jest tak, że jeżeli nie możemy odpowiednio tego koloru na zębach uzyskać, no to niestety ta nasza pewność siebie spada. Ale tutaj przychodzą nam oczywiście z pomocą producenci kosmetyków, którzy wymyślili sposoby na wybielanie zębów w domu. Teraz przejdę do czterech produktów, które ja stosowałam i które świetnie sprawdziły się na moich zębach. Zresztą jak widzicie, na kolor moich zębów nie mogę narzekać, także przejdę od razu do tych produktów. Sposób numer jeden to wybielanie zębów za pomocą pasty wybielającej. Tutaj mamy produkt Bennett Anna, naturalna pasta wybielająca do wrażliwych zębów. Po otwarciu ten produkt może stać 6 miesięcy, jest wegański, pojemność produktu to 100 ml, ma certyfikat kosmetyku naturalnego, nie zawiera fluoru, parabenów czy mikroplastiku, stanowi niezawodną ochronę przed próchnicą. Produkt jest w szklanym słoiczku, nakładamy niewielką ilość pasty szpatułką i szczotkujemy zęby przez 2 minuty. Także tutaj nie mamy jakiejś, wiecie, dużej filozofii, bo w ogóle stosowanie pasty do zębów to jest jeden z najprostszych, najłatwiejszych sposobów, jakimi możemy rozjaśnić nasze zęby. Jeżeli chodzi o efekt, jaki możemy uzyskać, to będzie to rozjaśnienie o 1 do 2 tonów. Jeśli zmagamy się z jakimiś drobnymi przebarwieniami czy z jakimś osadem na zębach, to ta pasta zdecydowanie powinna nam w tym pomóc, powinna nam usunąć ten osad i dzięki niej powinny nam zniknąć drobne przebarwienia. Kupując pastę wybielającą, zwróćcie uwagę na wskaźnik RDA. Jest to wskaźnik ścieralności i nie powinien on przekraczać 200 jednostek, ponieważ może on uszkodzić nasze szkliwo i z tego samego względu nie powinniśmy pasty wybielającej stosować przez okres dłuższy niż 2 miesiące. Uzupełnieniem past wybielających są odpowiednie na przykład szczoteczki. Ja mam taką szczoteczkę soniczną, bardzo Wam polecam. Może być też szczoteczka elektryczna oraz płyny do płukania jamy ustnej. Sposób numer dwa to wybielanie zębów za pomocą serum wybielającego. I tutaj mamy ekskluzywne serum wybielające Blanks Extra White. Produkt zawiera 50 ml, po otwarciu może być przechowywany przez
6 miesięcy. Jest to intensywna kuracja wybielająca, która szybko i efektywnie usuwa uciążliwe osady z powierzchni zębów. Produkt używamy przez 2 tygodnie zamiast regularnej pasty do zębów, 2 razy dziennie po 2 minuty, a następnie robimy sobie tydzień przerwy. Serum zawiera naturalny, aktywny składnik porost islandzki, który walczy z płytką nazębną i naturalnie wybiela osady na zębach. Oprócz tego mamy tutaj dołączony również próbnik i taki próbnik jest bardzo fajny, bo ponieważ możemy sobie ocenić jakby biel początkową naszych zębów i następnie możemy ocenić efekt, jaki uzyskaliśmy po danej kuracji. Serum jest szczególnie polecane osobom palącym, spożywającym herbatę, kawę czy czerwone wino. Sposób numer 3 to wybielanie zębów za pomocą nakładek i żelu wybielającego. Tutaj mamy profesjonalny system wybielający White Glow diamentowa seria. Ten system składa się z 3 produktów. Po pierwsze mamy 50 ml żelu wybielającego, który wystarczy nam na 35 aplikacji. Oprócz tego mamy dedykowaną do niego nakładkę do zębów oraz jedną pastę do zębów. Produkt może być otwarty aż przez 12 miesięcy i system ten skutecznie i bezpiecznie usuwa plamy, przebarwienia i zżółknięcia z powierzchni szkliwa bez jego ścierania. I zanim przejdę do sposobu użycia, chciałam Wam jeszcze powiedzieć o pewnej sprawie. Po pierwsze, musicie zawsze bardzo dokładnie czytać ulotkę i instrukcje stosowania, jeżeli chodzi już o takie bardziej zaawansowane produkty. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że po pierwsze, macie tam zamieszczoną informacje, w jaki sposób takie produkty powinny być przechowywane, bo często jest tak, że na przykład produkt musi być przechowywany w ciemnym miejscu, tak żeby nie było do niego dostępów promieniowania słonecznego, bo na przykład jakiś składnik aktywny się rozpadnie i przez to, że już nie będziecie mogli sobie wybielać zębów, albo na przykład musi być przechowywany w lodówce. Także to jest pierwsza rzecz, na jaką musicie zwrócić uwagę, a druga rzecz to dokładne stosowanie się do zaleceń producenta. Jeżeli producent mówi Wam, że możecie trzymać produkt maksymalnie 15 minut na zębach, to tak trzymajcie. Dlaczego Wam o tym mówię? Dlatego, że ja kilka lat temu wybielałam zęby właśnie takim systemem z żelem i z nakładką. I ja totalnie nie stosowałam się do zaleceń producenta, czyli nie dość, że trzymałam dużo dłużej ten produkt na zębach, to jeszcze zwiększałam częstotliwość jego stosowania, czyli jak było na przykład napisane, że trzeba 2 razy na dobę stosować, to ja stosowałam to 4 razy na dobę i przez to nabawiłam się nadwrażliwości, nie dość, że zębów, to jeszcze dziąseł, także naprawdę uważajcie na to i stosujcie produkt zgodnie z instrukcją, to nie powinniście mieć żadnych jakichś przykrych sytuacji. No, a teraz przejdę do sposobu użycia tego produktu. Produkt pomimo tego, że ma w nazwie, że jest to profesjonalny system, używa się bardzo łatwo. Po pierwsze, najpierw dokładnie myjecie zęby i tutaj w instrukcji nie macie napisane, jakiego produktu użyć, no ale skoro mamy tutaj załączoną pastę do zębów, no to myślę, że używamy po prostu tej pasty dołączonej do tego zestawu. Jeżeli macie bardzo wrażliwe zęby, to możecie ominąć ten krok albo umyć po prostu zęby normalną, regularną pastą, jakiej używacie, żeby jakby tych zębów dodatkowo nie drażnić. Następnie bierzecie nakładkę, sprawdzacie, która strona nakładki jest przeznaczona do górnych zębów, a która do dolnych i następnie nakładacie żel. Od jednej strony nakładki do drugiej i tak zapełniacie te szczeliny, które tam są. Następnie wkładacie nakładkę do buzi i trzymacie według czasu. Czas to jest od 5 do maksymalnie 15 minut. Jeśli zdarzy się sytuacja, że nałożycie za dużo żelu i zobaczycie, że żel Wam wychodzi na dziąsła, a taka sytuacja nie może się zdarzyć, to wystarczy, że nadmiar tego żelu usuniecie wacikiem, patyczkiem albo po prostu palcem. Zawsze patrzcie na to, czy tego żelu na dziąsłach nie macie, żeby ich jakby dodatkowo nie podrażnić. Oczywiście w trakcie wybielania zębów nie spożywacie żadnych napojów ani posiłków. Po upływie czasu ściągamy nakładkę, płuczemy zęby wodą, nakładkę myjemy, odkładamy w bezpieczne miejsce i jest ona gotowa do kolejnego użycia. Produkt stosujemy codziennie przez tydzień, dwa, następnie robimy sobie tydzień przerwy. W momencie, kiedy mamy aparat na zębach, albo jeżeli mamy naprawdę wrażliwe zęby, albo uszkodzone dziąsła, albo zęby,
to nie stosujemy tego produktu. I taka sama sytuacja występuje, jeżeli macie nadwrażliwość albo kiedy w momencie stosowania tego produktu wystąpi Wam bardzo duża nadwrażliwość dziąseł, zębów, zaczerwienienie, opuchnięte dziąsła, to zaprzestajecie korzystania z tego produktu. Ostatni sposób, jaki Wam pokażę, to będzie wybielanie zębów za pomocą systemu wybielającego i lampy naświetlającej White Glow Dentist Blue Light Teeth Whitening. Tutaj już mamy naprawdę zaawansowany system wybielający zęby, który daje nam efekt już po pierwszym zabiegu. I tutaj producent nam jeszcze obiecuje, że w przeciągu tygodnia czasu możemy rozjaśnić kolor naszych zębów nawet do 8 tonów. Zestaw składa się z nakładki, która ma emitor światła niebieskiego, plus żel wybielający, który wystarczy nam na 50 użyć. Wykorzystuje zaawansowaną technologię, która jest stosowana przez stomatologów na całym świecie, wykorzystującą niebieskie światło do aktywowania składników aktywnych żelu. Dzięki temu przenika przez szkliwo i usuwa przebarwienia i osady. Zabieg stosujemy codziennie przez 2 tygodnie i następnie robimy sobie przerwę na 4 tygodnie i możemy znów wrócić do wybielania. Jeżeli chodzi o sposób użycia tego produktu, to jest następujący. Tutaj macie 3 proste kroki. Bierzecie nakładkę, nakładacie na nią żel i tutaj również nakładacie dokładnie od jednej strony nakładki do drugiej, zarówno na tej części, która idzie na górne zęby, jak i na dolne zęby. Następnie nakładacie tą nakładkę na ten emitor tego niebieskiego światła, wkładacie to do buzi i u góry macie włącznik. Na 10 minut to włączacie, po upływie tego czasu światło się samo wyłączy. Następnie wyciągacie nakładkę, ściągacie ją z tego emitora, myjecie ją pod wodą i dokładnie płuczecie jamę ustną wodą. I to jest wszystko. I naprawdę możecie mi wierzyć na słowo, że po pierwszym użyciu już widać efekt na zębach, że te zęby są jaśniejsze. To w ogóle będzie wszystko, co miałam Wam do powiedzenia w tym filmie. Dajcie znać, czy Wy w ogóle kiedykolwiek wybielaliście zęby w domu. Jeżeli tak, to napiszcie, jakim sposobem to było i napiszcie, czy chcielibyście przetestować któryś z tych produktów i czy na niego się skusicie. Zapraszam Was do zostawienia łapki do góry, jeżeli ten film się okazał dla Was przydatny oraz zasubskrybujcie kanał Horex.pl, żeby widzieć więcej takich ciekawych recenzji. Ja w tym filmie z Wami się żegnam. Do zobaczenia. Pa, pa!